Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień zorganizowali w piątek 20 lutego pierwsze targi pracy. Akcja skierowana była przede wszystkim do tych mieszkańców powiatu wyszkowskiego i sąsiadujących z Wyszkowem gmin, którzy poszukują pracy, chcieliby zmienić swój obecny zawód lub podnieść swoje kwalifikacje. Impreza odbyła się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oficjalnego otwarcia dokonali wicewojewoda mazowiecki, starosta powiatu wyszkowskiego, burmistrz Wyszkowa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień. Dziękujemy bardzo. Targi pracy Wyszku 2009 zostały oficjalnie rozpoczęte i otwarte. Swoje stoiska zaprezentowały wyszkowskie placówki oświatowe, przedsiębiorcy z terenu miasta i okolic oraz szkoły i jednostki wojskowe, między innymi 22 Ośrodek Kartograficzny z Komorowa. Przygotowano również dwa seminaria dla bezrobotnych na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych i sprawnego poszukiwania i znalezienia pracy. Patronat honorowy nad targami objęli starosta wyszkowski Bogdan Pongowski i burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski.